To od razu pokażę Wam, jak się instaluje system operacyjny Zorin. Więc wybieramy sobie język polski i zainstaluj Zorin. Zorin to jest ogólnie projekt irlandzki. Polski. Sobie sprawdzimy tylko. Czyli wszystko będzie dobrze. Tak, nie muszę dalej sprawdzać. Jak rzad jest, to jest dobrze. Naprzód. Polecam właśnie zaznaczyć te dwie opcje, bo to bardzo przyspiesza instalację systemu. I na niektórych może irytować, że bardzo długo to zajmuje i tak dalej, no bo to. Ja chcę wziąć w spisie. Serwer ma wbudowany głośnik, więc fajnie dźwięki idą. No na razie myśli. Przerwę na chwilę. Więc tak, jedziemy dalej. Mamy tutaj. O. Wyczyszczenie dysku, bo ja to mam zainstalowane na dysku SSD Linuxa. Ten. Cynamona. Więc wyczyszczenie dysku i zainstalowanie. Ponowne. Tak. Nie będę tu się pierniczył w jakieś odzyskiwanie czegoś, jak tam jest, tam tylko Linux zainstalowany. Tak, Warszawa, strefa czasowa. Myszka topornie chodzi, więc dlatego tak powoli nią kręcę. Nazwa użytkownika, to zaraz jak już to wszystko zrobię, to już będzie po wszystkim. No i dobra, hasło już też mam wpisane, mam w dupie, że za krótkie, zawsze je można zmienić. I jedziemy. Zorin 16 Core. Czyli po polsku Zorin 16 rdzeń. O, tak to by wypadało. Fajny system, który jest bardzo mocno rozwijany, jest oparty na Ubuntu 20. coś tam. Więc naprawdę. To się tu instaluje, a teraz pokażę Wam, jak ten serwer wygląda ogólnie. To jest ten serwer. O, proszę bardzo. Tutaj palcem zasłoniłem, bo tu się znajduje klucz do XP-ka, nie chcę, żeby ktoś go zobaczył. To jest coś takiego. No, w środku, jak w poprzednim filmie pokazywałem, tak to wygląda. Zasilacz ma takie parametry. Więc do tego, do tej międzygalaktycznej kupy złomu wystarczy w zupełności. No i jak mówiłem, chłodzenie Spartan 4 daje radę. Podejrzewam, że bardzo będzie wystarczyło. No i ogólnie o dysk SSD, GoodRAM CX400, 128 GB generacji drugiej, tej mocniejszej. Więc on na Zorina tutaj w ogóle wystarczy. To będzie sam system na tym siedział. No i tutaj mamy ten wentylator. Kurwa, do czego jest ten guzik? Ciekawe, jak go wcisnę, czy wypierdoli w powietrze ten serwer. No i karta graficzna Nvidia, która dopierdala jak głupia.
Jest to, wam powiem, GeForce 8600 GT. 256 MB RAM DDR3. I wentylator wyciągowy czteropinowy podłączej. I taka śmieszna kontrolka, która się świeci, jak się zgasi lampkę. Jest bajer. Fajnie on w ogóle wygląda, jak on sobie zapierdala. Dostałem od kolesia, który się nie zna na komputerach, on go w ogóle nie czyścił, jak on go wziął i zaczął sobie nim coś tam robić, to w ogóle nie dbał o niego. Zajebany kurzem do oporu, zobaczcie, jak teraz to się błyszczy, jak psu jajca, dosłownie. Tak to wyczyściłem dobrze, wymieniłem wszędzie pasty. No i teraz pozostaje bawić się nim. Jak na serwer, powiem, że jest strasznie ubogi. Myślałem, że tu co najmniej 8-rdzeniowa jednostka siedzi, a tu jest tylko 2-rdzeniowy jakiś, kurde, procesor intelowski, ale na Linuxa nie potrzeba wiele. Dobra. I teraz tutaj kończymy, a idziemy gdzie indziej. Pokażę wam te stare chłodzenie. Zobaczcie, to jest to stare chłodzenie. Włączę sobie lampę do pomocy. O, i z niego wypadły sworznie. To się wszystko pourywało, nad się, powiem szczerze, w swoim języku porozpierdalało się jak złoto. Nie no, radiator jest zajebisty, bo jest miedziucha, czyściutka. Ale tu się sworznie ułamały. O, tu jest kompletnie, jak to wygląda. To jest na takich, kurna mać, sprężynach, które te dociskają. Ale plastik użyty tutaj jest gównianej jakości. Więc to się rozpierdoliło w pizdu i tyle. A zaraz to rozkręcę i zobaczymy, co jest głębiej. Szczerze, zapytam się was, jak to, kurwa, miało działać, jak to jest tak zajebane. Normalnie cuda na kiju. No popatrzcie. To jest tak zapierdolone, zobaczcie na to. Dlatego ja tak bardzo cisnę na czyszczenie komputerów. Wiecie, chłodzenie się nadaje tyle, żeby je wyjebać w pizdu. Ale je sobie zostawię. Przyda się może do czegoś, może jeszcze jakoś się zrobi. Bo wiecie, zastosować pod paręnaście podkładek, śruby i ścisnąć teraz konkretnie, to nie jest problem, ale zobaczcie, jak to jest zajebane. Ja się nie dziwię, że to w ogóle nie chłodziło tego komputera. Ja to dostałem wczoraj i jestem zszokowany, jak to jest zapierdolone syfem. Dobra, to było na tyle i wracamy do komputera. To więc, jak mówiłem, tak to wyglądało. Teraz się instaluje system. O. I powiem szczerze, instaluje się bardzo szybko. Nie, po prostu chciałem, żebyście zobaczyli, jak po prostu ten komputer do mnie przyszedł. W jakim stanie? On przyszedł do mnie w stanie agonalnym. Dosłownie agonalnym. Po samym chłodzeniu procesora widzieliście, jak to wygląda. To jest gorzej niż ruina. Ale że ja potrafię, nawet jak to się mówi, z kupy złomu zrobić... No. To i owo, no to i się dało. No a teraz sobie instalujemy. Instalacja, widzicie, przebiega bardzo ekspresowo. Mam nadzieję, że on ruszy na tym systemie, a nie znowu jakieś kwiatki będą. Bo wcześniej było co innego, znowu mu nie pasowało. Teraz mu ten Linux nie pasuje, który był tutaj. No to mówię, wale z Orina. A jak znam życie, to wiem, że Zorin zrobi to, co trzeba. Resztę filmu będę kręcił, jak już zostanie system zainstalowany. No i teraz będzie wiadomo, czy wszystko się udało. Czekamy. Napęd jeszcze pracuje.
Oczywiście nie wspomniałem, ale procesor, ja raczej jego spód przetarłem wódką, żeby oczyścić po prostu styki z kurzu i syfu, jaki tam był, żeby po prostu lepiej pracował i się wszystko przesłało, dobra? Na razie wszystko idzie dobrze. Fajny jest ten głośnik. Dobra. Uruchamia się ponownie. Słyszycie, ruszył. Maszyna ruszyła. No, jak widzicie, wszystko ładnie ruszyło. I się ładuje. No i dobra, i to by było na tyle, dzięki za oglądanie, im więcej osób ogląda moje filmy, tym mi jest bardziej przyjemniej produkować kolejne. Ja nie proszę o subskrypcję, tylko proszę o udostępnianie filmu, wyświetlenia są najważniejsze, bo to algorytm YouTube, po prostu moje filmy, im bardziej są wyświetlane, tym bardziej rozszerza ich możliwości. Dzięki wielkie, na razie.